Witajcie. W ostatnich filmach, które wklejałem gdzieś tam pomiędzy tymi takimi naszymi materiałami psychologicznymi, były dwa materiały takie, gdzie się ruszam, materiały krótkie. No ale generalnie, no, jak mnie znacie, no to wiecie, że ruch to jest duża część mojego życia, więc stąd też takimi rzeczami się tutaj z wami na naszej stronie, na naszym kanale i na naszym fanpage'u się dzielę. Moją intencją było, oczywiście, no wypowiem to, natomiast chociaż to takie, no, gdzieś tam oczywiste, naturalne, moją intencją było i jest zawsze pokazywać wam taki ruch, który oprócz, no jednocześnie przy okazji tego, że rozwijamy w nim sprawność na różnych polach, ma też, albo ma nawet przede wszystkim wzmacniać wasz kontakt z samym sobą, wasze osadzenie w ciele, to, żebyście się z tym ciałem swoim, no, dobrze czuli, nie tylko i niekoniecznie w sensie takim, no, fitnessowym, wyglądowym, chociaż to też, nie ukrywajmy, jest ważne, bo jeżeli, no, dobrze się czujesz ze sobą, ze swoim wyglądem, no to też to potrafi gdzieś tam jakąś tam dużą robotę robić. Natomiast w tym moim przekazie chciałbym, żeby nie to było na pierwszym planie. Chciałbym, żebyście, korzystając z tych moich materiałów, gdzie jest ruch, gdzie są ćwiczenia, gdzie są te różne doświadczenia ruchowe, przede wszystkim właśnie równorzędnie z takim, no, nabywaniem sprawności, jeśli się zdecydujesz robić te ćwiczenia, bo one taką robotę zawsze zrobią, żeby właśnie pogłębiał się twój kontakt ze sobą właśnie przez zrozumienie swojego ciała, większą jego świadomość i co za tym idzie, no, znając te swoje ciało, to trochę tak jakby znać bardziej siebie, prawda? I w tym ruchu, w tym, do czego ja was, ciebie zawsze gdzieś tam zapraszam na tych filmach, gdzie pokazuję ćwiczenia, chodziłoby o to, żebyś przez to, że lepiej poznajesz te swoje możliwości, uczysz się tego, co jest do zrobienia, co potrafisz, a może też uczysz się tego, co jest dla ciebie trudne gdzieś tam ruchowo czy sprawnościowo, żebyś do siebie też właśnie nabierała zaufania właśnie też w tym zakresie, że wiesz, w jakich przestrzeniach możesz właśnie gdzieś tam na te ciało, na ten swój organizm, na ten układ ruchowy, nerwowy i całość, gdzie tam zawsze jakoś tam możesz liczyć. I chciałbym, żebyście, korzystając z tych moich, naszych materiałów, też właśnie z tych materiałów ruchowych korzystali w taki sposób, żeby one były inspiracją do tego, żeby gdzieś tam próbować nowych rzeczy, zaciekawiać się tym ruchem i przez to właśnie, no, lepiej poznawać siebie, nawiązywać ze sobą lepszy kontakt. Oczywiście jestem psychologiem i psychoterapeutą, więc chciałbym tutaj wnosić, no, taką, no, jednak bogatszą, głębszą jakość niż tylko i wyłącznie, no, zaufanie do siebie przez świadomość sprawności, czyli umiem zrobić tyle a tyle pompek, umiem zrobić jakiś tam przewrót, przetoczenie, no to mogę sobie ufać, samoocena mi gdzieś tam rośnie, wiem, że się na przykład, gdy się przewrócę na ziemię, no to nic mi się nie stanie, wstanę i tak dalej. To jest duży temat. Natomiast świadomość ciała, dobry kontakt z nim, to już o tym mówiliśmy na naszych materiałach tutaj wielokrotnie, ale to potrafi być taki dobry trening tego, żebyś przez kontakt z tym, jak ci jest w tym ciele, jak ci jest w ruchu, żebyś też uczyła kontaktu ze sobą, swoimi emocjami. To jest, chciałem też w tym filmie opowiedzieć, trochę wrócić do takich rzeczy, do takich tematów, które odkrywam, słyszę, to się nieraz powtarza podczas różnych moich zajęć ruchowych i takich właśnie bardziej ruchowych i takich technicznych, gdzie, no, w kontrataku, w mojej szkole sztuk walki, gdzie tej sprawności ciała doświadczamy, uczymy się po to, żeby, no,
też umieć jej użyć w sytuacji samoobrony, walki. Natomiast, o czym też już mówiłem, na całe szczęście w większości jakby przypadków, u większości z nas sytuacja samoobrony to coś tak ekstremalnie rzadkiego, że nawet jeśli sztuki walki ćwiczysz, to dużo więcej, dużo bardziej skorzystasz tak bezpośrednio na tym, że, no, że nabierasz właśnie tej sprawności, tego zaufania gdzieś tam do siebie, ale właśnie też przez to, że nie tylko wiesz, jest super, że nagle to ciało jest sprawne, tyle potrafi, ale też, że po prostu je i siebie w nim no lepiej poznajesz. I jakby do klubu, bo gdzieś tam znowu popłynąłem, muszę spojrzeć jak tam czas, o już 5 minut gadam ponad, jeszcze chcę parę rzeczy powiedzieć, a potem zaprosić was do ruchu, do treningu. Natomiast chciałem się z wami jeszcze podzielić, przypomnieć, bo o tym już chyba gdzieś tam była mowa na którymś z naszych filmów. Wiecie, że gdy ja zapraszam do ruchu, do ćwiczeń, niektórzy z was wiedzą to z filmów, niektórzy wiedzą z różnych doświadczeń, albo z moich treningów, albo z warsztatów różnego rodzaju, to wiecie, że zapraszam nieraz do doświadczeń, do ruchu dziwnego. Przynajmniej na początku każę robić dziwne ćwiczenia, jakieś tam porąbane ósemki. Kto u mnie był, no to wie, może się ktoś nawet uśmiechnie. I inne tematy. I niezmiernie ważnym doświadczeniem, jak już zauważyłem, przekonuję się o tym zawsze też, jak rozmawiam o tym z ludźmi, jest nie tylko to, że odkrywasz nowe ćwiczenie i nagle, czy jakiś tam ruch i nagle wow, potrafię zrobić to coś dziwnego, potrafię tą rękę gdzieś tam obkręcać w dziwny sposób, potrafię się przewrócić na twardą podłogę i nic mi nie jest, to oczywiście do ekstremum, ale to robi, nie? To wow, potrafię, nie? To jest fajne, ale równie ważnym doświadczeniem jest to, że czegoś nie potrafisz zrobić, że coś jest trudne, że się zderzasz z tym, że no nagle to ćwiczenie, które wydawało się jakieś tam łatwe, nie wychodzi. A przecież, nie wiem, ćwiczysz jogę, biegasz maratony, a tu nagle coś jest dziwnego, trudnego. Są osoby, dla których to potrafi być doświadczenie graniczne. Jeszcze są osoby takie, dla których sytuacją no, ważną, mocną jest, że kurczę, nie dość, że nie umiem, to jeszcze obok są inne osoby, które to widzą. I no, szereg tematów, szereg czynników, a więc i ekspozycja, i to, że ja sam zobaczę, że coś mi nie wychodzi, ale też, że muszę się spotkać, zdarzyć z tym, że nie dość, że ja tego nie umiem, to jeszcze inni widzą, że nie umiem. Zwykle ci inni są oczywiście skupieni na tym, że oni umieją albo nie. To też jest ważne doświadczenie sobie to gdzieś tam zobaczyć. Natomiast ta trudność, może nawet pewnego rodzaju porażka, że nie wychodzi, że muszę się czegoś nagle uczyć, a przecież no jestem sprawny, sprawna, potrafi być doświadczeniem bardzo odświeżającym. Na jednym z poprzednich filmów, tych takich, które wrzucałem w tygodniu, takim zraczkowaniem, spełzaniem, mówię o takiej koncepcji, która nazywa się Natural Strength, i tam jej twórca napisze w komentarzu, jeśli ktoś będzie potrzebował, bo teraz nie umiem sobie przypomnieć. Bartek mnie skrzyczy. Pozdrawiam, Bartek. Bo nie pamiętam teraz jego imienia i nazwiska. Natomiast twórca tej koncepcji wprowadza pojęcie resetów ruchowych. To są takie ruchy, które nas trochę sprowadzają do poziomu małego dziecka, bo tam się przechodzi przez czołganie się po ziemi, przez podnoszenie głowy, aż do raczkowania, do różnych takich ruchów właśnie na czworakach. I generalnie rozchodzi się o to, żeby po prostu w ruchu się tak trochę cofnąć w rozwoju do tych wzorców ruchowych, które mały dzieciak musi przerobić, no żeby chodzić tak jak my, prosto, ładnie i w ogóle na dwóch nogach. I to jest świetny trening, w ogóle mocno go wam polecam. Chcecie, to zobaczcie tam jeden z tych moich tam krótkich filmików, który był 2 tygodnie temu. A jak wam się spodoba, no to poszukajcie więcej materiałów. Jak będzie potrzeba, to podeślę nam w komentarzu, dopiszcie. Natomiast mi się ta koncepcja niesamowicie podoba właśnie pod tym względem, że te ćwiczenia, te ruchy, on tam mówi o tym, że one nas jakby tak
do ustawień fabrycznych resetują, nie? Że jakby układ nerwowy, ruchowy robi się po prostu świeży i jakby no, nabywasz tej sprawności tak jakby cofając się właśnie do poziomu tego dziecka. I ja bardzo lubię takie podejście. Z jednej strony cenię je mocno też jako taką naukę pokory, bo przecież no, sam jestem w świecie ruchu, w świecie treningu sztuk walki dłużej niż nie jestem, bo gdzieś tam w pandemię chciałem świętować 20-lecie mojego treningu, no ale nie wyszło. I no oczywiście jestem niesamowicie dumny z mojej sprawności i w ogóle doświadczenia, wiedzy, którą się z wami też tam chętnie dzielę. Natomiast bardzo cenię sobie to, żeby od czasu do czasu zderzyć się z sytuacją, że czegoś nie umiem, że coś jest trudne, że czegoś się uczę gdzieś tam pierwszy raz i nagle jestem jak ten przy ziemi. Gdzieś tam mam poczucie, że to odświeża i stymuluje. To jest jeden rodzaj doświadczenia, natomiast drugi, czyli no, próbujcie nowych rzeczy, nie? Jakby no, też takich, które są dla was trudne, dziwne, pozornie niemożliwe, bo i zrobienie ich, i niezrobienie będzie ważnym doświadczeniem. Natomiast czasem fajnie jest sobie w ogóle jakiś ruch gdzieś tam odświeżyć, wrócić do podstaw, bo to szczególnie pomaga, jeżeli chcesz na powrót zainteresować się ruchem, na powrót się nim karmić, coś czerpać z niego, właśnie z tego odkrywania, to nawet jeżeli, no, lubię ten przykład, bo lubię ćwiczenia na drążku, nawet jeżeli podciągasz się jakąś niesamowitą ilość razy, nawet jeżeli czujesz street workout, czy jesteś crossfiterem i gdzieś tam robisz muscle-upy, różne podobne ćwiczenia, czy tam, nie wiem, podciągasz się z obciążeniem, czy potrafisz się podciągnąć na jednej ręce, jeśli potrafisz, zazdroszczę, bo ja do tego dążę od długiego czasu. Natomiast nawet jeśli, bo na przykładzie tego podciągania gdzieś tam chciałbym się na chwilę zatrzymać, nawet jeżeli potrafisz bardzo zaawansowane ruchy, to wróć od czasu do czasu do tego, żeby choćby na tym drążku się zawiesić, zawisnąć na rękach i spróbować po prostu ponapinać się w barkach, w łopatkach. Posprawdzać, gdzie się zaczyna ten ruch. I dać sobie właśnie takie doświadczenie, żeby choćby powisieć, to się nazywa tam active hang, aktywny zwis, aktywne wiszenie, żeby wisieć nie po prostu bezwładnie, ale z takiego no, prawie bezwładnego zawieszenia zacząć pracować w łopatkach, w barkach i na przykład sprawdzić, jak daleko jesteś w stanie bez ugięcia rąk podciągnąć się, pracując na samych właśnie barkach, czyli active hang, po takie podciąganie z łopatek, które nazywa się tam bodajże scapula, bo to łopatka, scapula pull up i sprawdzić, no, jak daleko jesteś w stanie podciągnąć się z samych pleców, z samych łopatek, zanim zaangażujesz ręce. I jakby takie wracanie do podstaw, na przykład przy tym podciąganiu, potrafi zrobić niesamowitą robotę, gdy popracujesz tak przez jakiś czas, a potem zaczniesz się z powrotem podciągać normalnie. To nagle się okazuje, że gdzieś tam, być może przez jakąś rutynę, być może przyzwyczajenie, przynajmniej ja tak miałem w swoim czasie, no, gdzieś tam nagle wow, odkrywasz coś nowego i nagle te twoje mistrzowskie podciąganie jest jeszcze bardziej fajne, nowe, nie? Może to jeszcze jakoś inaczej pracuje. No ale długo by o tym. A ja tak naprawdę, bo się zaś rozgadałem, ja wam chciałem dzisiaj powiedzieć jedną rzecz, zanim zaproszę was do ćwiczeń, żebyście przede wszystkim wychodzili do ruchu, do praktyki ruchowej, do treningu, w zależności od tego, jak to nazywasz, to też potrafi mieć swoje znaczenie, żebyś do tego ruchu podchodziła z ciekawością. To jest podchodzenie z ciekawością. Przede wszystkim pozwoli przeskoczyć temat, że mi się nie chce, że nie potrafię, nie umiem, albo że w ogóle czuję, że jestem jeszcze mało sprawny, mało sprawna, albo mam taki dzień. Ja sobie to teraz tak mocno przypomniałem w tym tygodniu, jak na jakimś zmęczeniu takim no dość mocnym brałem się do ćwiczeń i mimo, że obiecywałem sobie od 3 dni fajny trening jakiś tam, jeden z moich tam,
wymyślonych, no to gdy miałem na to wreszcie czas, to nagle poczułem, że jakoś tak no, nie ma pary, nie ma energii i w takich sytuacjach bardzo pomaga, żeby właśnie tak się zatrzymać na chwilę i sprawdzić, aha, a na jaki ruch ja w ogóle mam ochotę, nie? Co jest możliwe do zrobienia, to jedno, ale też w ogóle zrobić takie ćwiczenia, takie doświadczenia, w których możesz poczuć, a gdzie jest to zmęczenie, czy ono jest ogólnie w całym ciele, czy nie wiem, w nogach, w rękach, w kręgosłupie, w barkach, w ramionach. Wyjdź po prostu do tego z ciekawością. Wychodzenie z ciekawością do różnych doświadczeń, jeżeli już nabędziemy tego przez temat ruchu, jest ogólnie sposobem na to, żeby wychodzić do doświadczeń, w których nam trudno, niekomfortowo, do rzeczy, których się jakoś boimy. Jest takim podstawowym sposobem pracy z lękami, że jeżeli się czegoś boję, to niech sprawdzę, spróbuję się dowiedzieć o tym możliwie jak najwięcej, poczuć, oczywiście z ostrożnością, nie? No bo jeżeli boję się na przykład jadowitych pająków, no to nie znaczy, że wow, mam z ciekawością poczuć, jak to jest, jak po mnie łażą, ale może spróbuję się o nich dowiedzieć więcej, może się dowiem, że nie wszystkie są jadowite, może się dowiem, kiedy ten ich jad jest dla mnie groźny, a kiedy one nawet nie wpadną na to, żeby mnie tam ugryźć. Szeroki temat. Generalnie, jeżeli budujesz w sobie ciekawość, to robi się mniej miejsca na lęk, obawę. Oczywiście ma w tym zostać ostrożność i respekt, nie? Bo to nie ma być głupia, brawurowa ciekawość, ale taka mądra, ona urealnia. I tak samo spróbuj podchodzić do ruchu. Chcesz być sprawny, sprawna, okej, ale gdzieś tam obserwuj, co się dzieje w ciele, gdy się ruszasz, ćwiczysz. Oczywiście nie zawsze się da, bo czasami chcemy po prostu się wyżyć, pobiegać mocno, narobić tych pompek albo się rozpłynąć po prostu gdzieś tam w praktyce jogi, takiej uważnej, ale bez jakiejś tam mocnej intelektualnej obróbki tematu. Natomiast kiedy ci się przypomni, kiedy chcesz, możesz, nieważne czy to będzie trening na siłowni, czy właśnie bieganie, czy raczkowanie, cokolwiek, spróbuj sobie dać takie doświadczenie, żeby oprócz technicznej kwestii, nie? No bo bieganie też potrafi być techniczne, podciąganie na drążku też, ale niech to będzie takie ciekawościowe, żeby, aha, wiesz na przykład, że przy podciąganiu należy uruchomić te łopatki, należy spinać dół ciała i tak dalej, co ma znaczenie jakieś tam techniczne, bo na przykład nauczenie się tak zwanej sylwetki gimnastycznej, hollow body, oczywiście no, gimnastycy to robią perfekcyjnie, my normalni ludzie możemy z tego gdzieś tam po prostu skorzystać, to nawet taka pierdoła drobiazg, jeżeli nauczysz się, żeby w czasie podciągania podwinąć kość ogonową, schować się w barkach i obciągnąć przed sobą stopy, tak żeby widzieć palce, zamiast wiszenia po prostu bezwładnego albo zamiast podginania nóg, zobaczysz, że podciąganie będzie efektywniejsze, bo transfer siły w górze ciała będzie lepszy. To jest jedna rzecz. Natomiast nauczysz się o swoim ciele wiele, jeśli zobaczysz, co się dzieje z nogami, z brzuchem, gdy się podciągasz. Że to nie jest na przykład tylko właśnie ta praca rąk i pleców, nie? Czyli jak się tam czasami kiedyś mówiło, chcesz sobie zrobić plecy i biceps, to się podciągaj na drążku. Proste, nie? No ale samo to ćwiczenie, sama ta grupa ćwiczeń, no przecież robi ogromną robotę w całym ciele i niech to będzie taka fajna nauka, kawałek właśnie gdzieś tam wiedzy o sobie. Dobra, nagadałem się. O kurczę, 19 minut o samych ćwiczeniach. Tak się, słuchajcie, rozgadałem, że ten kawałek ćwiczeniowy będzie krótki. Ja tam i tak w tygodniu wam pewnie jakiś materiał z różnymi ćwiczeniami, z różnymi ruchami wrzucę. Natomiast teraz, jak już tyle naopowiadałem o tej uważności i ciekawości, to zaproszę was do jednego doświadczenia,
które zakończymy ćwiczeniem, które osoby, które gdzieś tam ze mną ćwiczą, bywają na moich treningach, warsztatach. Bywa, że ono wchodzi od razu. Bywa, że po zrozumieniu, poczuciu tego, co tam ma zapracować, jest takim wow, fajnym odkryciem, fajną taką zagadką. A bywa, że wkurza i frustruje. Generalnie wszyscy je potem załapują, po czasie krótszym lub dłuższym. Ale ono w niesamowity sposób właśnie zderza z tym, że nawet pozornie łatwe doświadczenie potrafi, póki go nie poczujesz, potrafi być niełatwe pod różnymi względami, tak fizycznym, jak i również psychicznym. Dobra, no to na chwilę Was zapraszam na podłogę. Niczego więcej do tych ćwiczeń nie będzie potrzeba niż właśnie podłogi i siebie. I zrobimy taką rzecz. Najpierw chciałbym, żebyście się położyli na ziemi, zupełnie płasko. I teraz będziesz robić coś takiego. Połóż się tak, żeby możliwie duża powierzchnia ciała dotykała podłogi. Teraz właśnie doświadczam tego, że jak ciało jest inaczej ułożone, no to już inaczej mówię, już pewnie będzie to gorzej trochę słychać. No ale mam nadzieję, że słychać wyraźnie. Tak więc połóż się proszę na podłodze i spróbuj poszukać takiego ułożenia ciała, żeby podłogi dotykała jak największa jego powierzchnia. Oczywiście jednocześnie nie będzie się dało, ale spróbuj poszukać po prostu dotyku podłogi różnymi powierzchniami ciała. Na przykład, widzicie teraz moją rękę. Sprawdzam, jak to jest, gdy dotknie bark, czy to jest w ogóle możliwe, czy wtedy da się dotknąć przedramieniem, jego różnymi częściami. Sprawdzaj, poszukaj. Dłoń, porotuj ją trochę, szukaj. To samo rób z drugą ręką, to samo rób z plecami. Zobacz, jak plecy dotykają podłogi, czy masz wygięcie tutaj to na wysokości odcinka lędźwiowego, czy jest większe, mniejsze, spróbuj je zniwelować, żeby odcinek lędźwiowy dotknął podłogi. Spróbuj po prostu poszukać kontaktu z ziemią, z podłogą na różne sposoby. Możesz też dalej spróbować się ruszyć, czyli przesuwać się po podłodze, właśnie szukając ruchu w kręgosłupie, szukając ruchu w innych ułożeniach tego ciała. Poszukaj po prostu kontaktu z podłogą tak, jak się tylko da. Gdzieś bokiem ciała, biodrem, sprawdź, czy w pozycji leżącej, jaki ruch jest dostępny i poszukaj tego kontaktu z podłogą na różne sposoby. Tak, możesz się powiercić, wiem, że to dziwnie wygląda, ale poszukaj właśnie tego, sprawdź, jak to będzie przekręcić się trochę w bok, dotknąć kolanem. I ze względu na to, że film już swoje trwa, ja to tak trochę robię na szybko, ale Ty sobie daj na to doświadczenie tyle czasu, ile będzie potrzeba. To może być, to już może Ci wystarczyć jako niezły prezent ruchowy. Samo to, żeby poczuć, czym możesz dotknąć podłogi, gdy na niej leżysz. Gdy już wyczerpiesz, posprawdzasz, co tam jest możliwe, przewróć się na przykład w jakiś ekonomiczny sposób, przewróć się na brzuch i zrób to samo. Leżąc na brzuchu również posprawdzaj, czym możesz dotknąć podłogi. Barkiem, rotując, gdzieś tam biodrami, nogami. Sprawdź, co jest możliwe w tym ruchu. I spróbuj w jakiś nieoczywisty sposób zacząć się przesuwać do przodu, do tyłu, bo oczywiście można się zwyczajnie poczołgać, co samo w sobie już będzie fajnym ruchem, fajnym doświadczeniem. Będziecie chcieli, to film o czołganiu dam, bo to niesamowita grupa ćwiczeń, które świetnie rozwijają koordynację i sprawność. Ale możesz sprawdzić, jak to będzie przesuwać się do przodu, do tyłu, no choćby właśnie na przykład kręcąc się w kręgosłupie. Próbując na przykład pracować samymi kolanami. Szeroki, duży temat. Ja chciałem od Was przede wszystkim, żebyście w tym doświadczeniu z ciekawością poeksplorowali kontakt z podłogą. Jeśli to już mamy, tak jak mówię, w dużym skrócie, w dużym przyspieszeniu, bo Ty sobie popływaj po tej podłodze, ile będziesz chciał, chciała. Będę od Was chciał teraz, będę Was chciał zaprosić do jednego z moich ulubionych ćwiczeń takich podłogowych, które roboczo nazywamy igła z nitką.
Ćwiczenie polega na tym, nie wyjaśnię go jakoś bardzo dokładnie, będę chciał, żebyś sama poczuł, poeksplorował, jak je zrobić, bo rzecz będzie się sprowadzała do tego, żebyś z leżenia na plecach obróciła na brzuch. Ale w taki sposób, żeby nogę przełożyć pod drugą nogą. Gdy już to masz, gdy jesteś na brzuchu, odwróć się na plecy. I stąd to samo. Rzecz byłaby w tym, żeby obrócić się dookoła w 360 stopni. Jeśli nie macie dość miejsca w pokoju, na podłodze, gdzieś tam, gdzie teraz jesteś, gdzie ćwiczysz, gdzie pracujesz, możesz robić do ograniczenia ściany. I rzecz jest po prostu w tym, że ta noga, jeśli zaczynam od niej ruch, jest igłą, ona jest nieruchoma, a ta jest nitką. Wkładam nitkę do igły i teraz, gdy przekładam nogę, obracam się górą ciała i sprawdzam, co jestem w stanie zrobić, gdzie jest wolny ruch. Ten wolny ruch jest po przeciwnej stronie. Nie? Czyli zobaczcie, jeżeli zaczynam ruch od nogi, to idzie ręka w przeciwną stronę. Być może zderzycie się z tym, że nie będzie wiadomo, którą ręką ruszyć, to ruszajcie tą, którą się da. I pracujemy dookoła. Sprawdź sobie, czy jesteś w stanie mówić, śpiewać w trakcie ruchu, czy to łatwe, czy trudne, i eksploruj. I sprawdzaj, co się dzieje w trakcie tego ruchu, co się dzieje z kręgosłupem, z barkami, z nogami. Eksploruj, doświadczaj. I działam. Możesz zrobić to ćwiczenie na siedząco, czyli tak. Też się obracamy dookoła. Gdzie rzecz się po prostu znowu do tego samego sprowadza. To jest igła, ta noga zostaje nieruchomo, to jest nitka. Przechodzimy, jesteś na czworakach, przekładasz drugą nogę. I tak dalej, i tak dalej. Możesz się podnieść i pracujesz w taki sposób. I tak dalej, i tak dalej. Jak będziecie ciekawi, będziemy kontynuować temat. Dobra, na tym skończymy. Napiszcie w komentarzach, jak było i... Tak jak mówiłem w tej części gadanej, podsumowując, podchodź do ruchu z ciekawością. Obserwuj, co się dzieje w ciele, eksploruj, doświadczaj. Wtedy ani się ruchem nie znudzisz, nie stanie się rutyną. Układ nerwowy będzie dostawał świeżość i skorzystasz na tym. Dzięki. Do zobaczenia w następnym materiale. I oczywiście zapraszam tradycyjnie na moje warsztaty, szkolenia, treningi. Tu właśnie w taki sposób się rozwijamy. Dzięki.